to będzie bardzo dobry dzień. W 3 minutach uskrzydlania witacie Alina Kaśmierczak. Słowa mają moc. Słowa niosą ze sobą energię. Wszystko, co dzieje się w naszym życiu, zaczyna się od myśli, które zamieniają się w słowa. Jakimi słowami się otaczasz? Czy tymi wysokowibracyjnymi, miłość, radość, szczęście, optymizm, dobro i wszystkie inne? Czy raczej tymi niskowibracyjnymi, złość, pesymizm, żal, smutek, tragedia, masakra? Ale dziś chciałam zwrócić uwagę na pewne słowa, które używamy całkowicie nieświadomie. Bardzo często zdarza się, że w życiu używamy takich sformułowań. Zaraz mnie krew zaleje. Albo ja się wykończę. Albo on mnie wykończy. Po prostu żółć mnie zalewa. Za chwilę mnie coś szczeli. Zobaczcie, co niosą te słowa. Bardzo często my ściągamy na siebie różnego rodzaju nieszczęścia, używając tych słów całkowicie nieświadomie. Nasza podświadomość nie zna się na żartach, a otrzymuje impuls. Krew mnie zaleje, strzeli mnie, wykończę się, ktoś mnie wykończy, czyli nasza podświadomość, nasza energia, co robi? Ściąga na siebie wszystkie te rzeczy, o których mówimy. Więc uważaj na słowa. Uważaj, co do siebie mówisz, bo prędzej czy później wszechświat da ci to, o co prosisz. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.